Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejna środa i kolejne neurofriki. Wasi lubienicy terapeuci, Patryk Sobotka Maciek Duczyński. Dziesiąty odcinek neurofrików. Zbliżamy się do końca pierwszego sezonu. Maciek ostatnio stwierdził, że zrobimy sezony, podzielimy to. Więc będzie co 10 odcinków, więc już nie Będą ma... takie super zwroty akcji jak w Grze o tron. Tylko nie będziemy umierać. Okej, okay, podoba mi się. Słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was bardzo, tak mi się wydaje, Praktyczny materiał, dlatego że nie wiem, czy to dobrze, ale jesteśmy czasami inspiracją dla wielu młodych terapeutów, i. A to wątpisz, to czy to dobrze? No, no właśnie, ja myślę, nie, wiem, czy, tak. nie wiem, czy można się nami e, inspirować i opierać się na naszej to praktyce, super. ale mamy dla Was, jeżeli rzeczywiście stwierdzicie, że chcecie iść w tym kierunku, co my, to mamy dla Was 10 rad dla młodych terapeutów. Specjalnie nie używamy tutaj słowa fizjoterapeuta, dlatego, że będą takie tematy po prostu dla ludzi, którzy pracują z ciałem. To może być dla masażystów, ale tak naprawdę są rady też. To są dla... tak uniwersalne rady, że dla psychologów też mogą być. Dokładnie, więc I dla myślę, trenerów, że... dużystów, lekarzy. Cudo. Ratowników medycznych. Tak. 10 rad. A jakby inspiracją do nagrania tego odcinka był mail, a znaczy takich mail jest sporo. Ale z racji tego, że ostatni, który taki dostałem, był, był dzisiaj rano, <laughs> więc trudziłem tak, to jest temat, który trzeba poruszyć. Więc pozdrowienia dla Kasi z Podkarpacia. I Kasia może ten odcinek też puścić swoim rodzicom. I to będzie też takie przesłanie dla wielu rodziców. Jak wy będziecie rodzicami, to żeby nie narzucać dziecku, co ma robić, bo to jest bez sensu. Nawet jak dziecko ma popełnić błąd, to to będzie jego błąd. Nauczy się. A tak będzie często wypominało całe życie rodzicom, że... O, że to nie był... Jego własny błąd. Boże, gdyby nie rodzica, to bym była teraz terapeutką. i Teraz terapeuci mają tak dobrze w tym kraju, a ja jestem tutaj a pracownikiem w banku. Multimilionerem, gdzie popełniłem błąd. <noise> Raczej, jako pracownik, szeregowy pracownik banku, ciężko jest. Wiem, ja, ja. wiem. Terapeutą, bycie terapeutą nie jest złe. I zanim przejdziemy do tych 10 punktów, które dla Was mamy, to myślę, że a, Wy już wiecie, bo są rady dla osób, które już wiedzą, że chcą być terapeutami, tak? że chcą być mm. na fizjoterapeutami, bo do nas piszą albo masażyści, albo fizjoterapeuci, bo nie będziemy tu się opierać, że żeby być terapeutą, to trzeba być osobą co pracować z ludźmi, czyli to jest jakby zamknięte. Czyli ten temat już ludzie wiedzą, oni chcą być terapeutami i to tak naprawdę chcą jakoś się wyróżnić troszeczkę, może przed szereg. Tak, Mam nadzieję, że chcą. Dużo mm. osób chce i my będziemy mówić do tych osób, które chcą. i może tak, to będzie 10 rad dla osób, które chcą wyprzedzić projekt Masaż i zająć nasze miejsce w branży. Super. I my zrobimy sobie taki e, fikcyjny wyścig z nimi, czyli oni będą nas gonić, ale my jesteśmy trochę przed nimi, więc my będziemy im cały czas uciekać i dzięki temu będziemy zaostrzać poziom terapii w Polsce. Będziemy się z nimi ścigać, co ty na to? Tak Mega oczywiście... odklejona od rzeczywistości, <noise> spodoba mi się. <noise> Idealnie. E, dobra, <noise> słuchajcie, więc startujemy 10 rad, to są takie ogólnoegzystencjonalne rady, ale będziemy od razu przekładać się na a, bycie lepszymi terapeutami. I ja myślę, że to, te rady dużo nam dały, bo tak. my gdzieś tam w międzyczasie będąc terapeutą jakby zasłyszeliśmy je, zaczęliśmy się jakoś do nich dostosowywać i staramy się jakby tych 10 punktów a, spełniać. I jest fajnie. I cieszymy się, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jest spoczko. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz na początku, zanim wystartujemy. Otóż podcast ten jest w wielu miejscach, i jeżeli nie chcecie przegapić tego podcastu, to fajnie by było, jakbyście zasubskrybowali. Jest, na YouTube jest taka możliwość, ale też w wszystkich innych aplikacjach podcastowych, na przykład na Spotify albo na Apple Podcast. I chcę wam podziękować na Apple Podcast, dlatego że na Apple Podcast można zostawiać komentarze. I jak ktoś nam zostawi komentarz, to będziemy go czytać. I dziękować tej osobie indywidualnie, że zostawiła dla nas taki właśnie piękny komentarz, piękną recenzję. Weronika zostawiła bardzo ładne. Komentarz. Może go przeczytać Mam przeczytać. Oczywiście, że tak. Oprócz super. ogromnej dawki wiedzy, mm. neurofiki dostarczają również świetną dawkę rozrywki. Jeśli ktoś nie wierzy, że mówiąc o fizjoterapii, można się nieźle bawić, to koniecznie musi zobaczyć chłopaków w akcji. My na zawsze zostaniemy chłopakami. Tak, no znaczy mi to stanie nie przeszkadza? nie bo... mi też nie. To było takie miłe po prostu. Właśnie takie, i to jeszcze takie serduszka są w ogóle. Jesteśmy tacy bezosobowi, tacy, tacy chłopcy. Chowcy do pamiętania. Ale Weronice, Super. bardzo dziękujemy. Tak, tak, tak. Bardzo dziękujemy za komentarz i zachęcamy Was do, właśnie do subskrypcji i dostawienia jakichś miłych słów pod naszym podcastem, żeby inni mogli właśnie nas znaleźć, bo chcemy wprowadzać dobry humor w jakby. W Wasze życie. W salony w polskiej terapii. Mhm. Na salony polskiej terapii. Dobra. Wydaje mi się, że niespecjalnie dużo osób mówi w tak niestandardowy sposób o terapii, że myślę, że warto nawet nas śledzić. Dobra, okay. w takim razie. Punkt Dajmy. numer jeden dla ciebie. Dobra. Miej otwartą głowę i nie bądź fanatykiem. To to jest akurat yy, jak, jak myślałem o tym punkcie, to doszedłem do wniosku, że do tego chyba trzeba jakoś tak trochę dojrzeć. Bo na początku. Yy, jak ma się tam, nie wiem. Zaczyna się gdzieś tam zaraz po studiach, to bardzo łatwo się łyka takie różne rzeczy. Jak pelikan. Wszystko z dziś mówią. Tam pan profesor powiedział, że jest tak i to coś tam jedno jest najlepsze i tak trzeba robić. I by tak po prostu, no tak się po prostu robi. Inne... Bo ktoś tak kazał, bo to jest autorytet i w ogóle niby spoko. I bardzo łatwo właśnie zostać takim fanatykiem i na czym się bardzo mocno skupić i robić tylko to. Jak ktoś ma jakieś inne zdanie na jakiś temat, to mówić, że jest głupi, bo ma inne, inne poglądy. A tak naprawdę to chodzi o to, że yy, trzeba chyba dorosnąć do tego. I nim szybciej to się zrobi, tym lepiej. Żeby akceptować to, że ktoś ma inne zdanie. Bo jest to jednocześnie co? daje ci otwartą głowę. Jest taki uh, fajny tekst i uh, jest on trudny jakby dla mnie uh, do zrealizowania. Ale wprowadzam to, że to jakby taką dojrzałością dla twórcy a jest to, żeby pozwolić innym ludziom tkwić w błędzie. Czyli po prostu Czy jak ktoś nie ma racji w internecie, to po prostu zostawiasz to. Nie, specjalnie. nie przeszkadzać specjalnie. I okay. kiedyś, no bo to okazuje się, że to, jakby, to jest problem ego. Uh, jak po prostu ktoś zaczyna pisać, że ma, ty nie masz racji, mhm. Strasznie to się denerwuje, frustruje i musi za przykład powiedzieć, że kurde, a teraz tak, jakby już mm, nie przeszkadza mi to specjalnie. <grym> już dobra, no bo, tak, ale właśnie słuchaj, jeśli chodzi o jakby ten, ten pierwszy punkt, czyli mi otwartą mhm. głowę, no to, to jest super ważne i jakby trzeba zrozumieć to, i to też rzeczywiście wymaga pewnej dojrzałości że tak naprawdę jest wiele możliwości. Tak? Jeśli chodzi o terapię, to na zdrowie pacjenta można wpłynąć na wiele różnych sposobów i często inni nie akceptują tak naprawdę, że można osiągnąć to w inny sposób albo że można ominąć tutaj i, nie wiem, może trener jakby zrobi to zamiast terapeuty. Mhm. Więc rzeczywiście trzeba do tego dojrzeć i musi zatem praktyka. Tak ostatnio mówiliśmy o krzywej... Pana Krugera, pamiętasz? Ostatni? Dunninga. Duninga Krugera, i tam właśnie. To było dwóch no? Tak, no, tak mi się wydaje. Pewnie to no, tak. dzieje okay. I tam tak naprawdę musi za tobą iść praktyka, która pokaże ci, że wielokrotnie nie masz racji, że można zrobić to w inny sposób mhm. i wymaga to pewnej praktyki. Ale dobrze po prostu o tym wiedzieć na początku, bo jakby ktoś mi powiedział 10 lat temu, czy tam 9 lat temu, że. A tak naprawdę, pracując z pacjentami dyskopatycznymi, możemy zrobić to w taki sposób, ale też w taki sposób. A w niektórych przypadkach możesz nic nie robić, bo pacjenci się sami zregenerują, bo taką możliwość daje ludzki organizm. No to byłoby fani. Być może na początku bym stwierdził, że na pewno tak nie jest, bo wszyscy ale potrzebują. Może byś się moich... ze która z tych metod jest najlepsza. Mogło tak być. Znaczy... Wiem, bo teraz, teraz nas to może trochę bawi, bo później się może okazać, że w sumie żadne. Z tych metod nie jest najlepsza, tylko ona staje się najlepsza w momencie, kiedy to Ty jesteś najlepszy w tym, co robisz. I może tutaj jeszcze warto dodać, że jeżeli trafi Wam się na drodze jakiś fanatyk, który jest zwolennikiem tylko i wyłącznie jednego podejścia terapeutycznego, tylko jednej drogi terapeutycznej, to po pierwsze macie dwie opcje. Staracie się albo takiej osoby unikać, znaleźć sobie innych kolegów. Albo wziąć od tej osoby, na przykład, że to jest nauczyciel, to, co według Was jest najlepsze dla Was, to, co przemawia do Was, a. Część rzeczy po prostu odrzucić, bo nie warto bo tak naprawdę męczyć się z metodami, które do was nie przemawiają, które do was nie trafiają, które wymagają pewnego dyskomfortu dla was, żeby zacząć to mhm. robić, więc nie ma sensu jest tyle możliwości, że, że nie ma co się specjalnie jakby spinać tutaj. Dokładnie tak. Dobra, kolejny punkt. Weź odpowiedzialność za swoją edukację. I tutaj akurat powiedzmy o edukacji, natomiast tutaj warto wspomnieć, że taka odpowiedzialność. Powiedzmy, indywidualna jest bardzo ważna po prostu w, w życiu. podczas codziennego funkcjonowania. Natomiast tutaj bardzo ważną kwestią jest edukacja, bo nie wiem, jak studiujecie, i jesteś studentem izoterapii, no to pewnie spotkałeś się z tym, że ten poziom na studiach nie jest jakoś wybitnie wysoki. Jeżeli idziesz dopiero na studia, to warto o tym wiedzieć, ale to nie dotyczy tylko kierunków fizerapeutycznych, bo po prostu poziom na studiach w Polsce i w wielu krajach europejskich jest. Niski. Chociaż w Polsce podobno i tak jest niezły. Jak, niezły. tak jak w ogóle na świat. No to czapki. I fizjoterapeuci z Polski są super dobrze wykształceni. E, tak, dlatego, 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 że wielu, tak mi się wydaje, że wielu fizjoterapeutów w Polsce jednak bierze na klatę swoją edukację i zaczyna szukać. Im w czasie tym lepiej, tak? Czyli e, znaleźć sobie pewnego rodzaju zainteresowania, które już będę rozwijał podczas studiów. Niestety, tutaj słuchać trochę starszych kolegów, którzy jak mantrę powtarzają, że jest kilka takich kluczowych przedmiotów już od pierwszego roku, które po prostu warto, żeby one były cały czas tobą i zgłębiać je. Oczywiście tym mam na myśli rzeczy związane z anatomią, z fizjologią, biomechaniką, biochemią, czyli takie sztandarowe podstawy. podstawy takie tak. takie które... fundamenty, na których można później budować wszystko dalej. Dokładnie. I to jest ważne, tak? Żeby e, powiedzmy nie czekać, aż uczelnia nam jakieś dobre praktyki, tylko może poszukać samodzielnie. E, I takich możliwości jest dużo, co można wziąć, tylko po prostu trzeba odstawić e, ten taki wszechobecny, e, powiedzmy, syndrom zwalania na wszystkich, tylko nie na siebie. Wziąć na klatę, stwierdzić, dobra, kto ma się w końcu tego nauczyć, jak nie ja sam. I teraz. Na szczęście mamy internet, a Wy jako młodzi terapeuci już macie pewien, powiedzmy, taki czujnik, żeby być wyczulony na to, co jest OK, a co nie jest OK. Bo już, już powiedzmy, mamy taką, taką wiedzę, że zaczynam czytać jakiś tekst i stwierdzam, że mm, jednak nie, to jest bubel, to jest złe. I po prostu iść tak naprawdę i samemu mhm. po prostu tą ścieżkę terapeutyczną sobie wyznaczać indywidualnie. Do moich potrzeb, ale rzeczywiście trzeba sobie zdać z tego sprawę, że tak naprawdę ta edukacja ona zależy tylko i wyłącznie ode mnie, nie od uczelni, nie od państwa, nie od jakichś regulacji prawnych, to jest tylko i wyłącznie e, moja sprawa, jak to będzie wyglądało. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam w 100%. Serdecznie też jeszcze? Na pewno wiele rzeczy nie powiedziałem, ale myślę, że tutaj, bo tych punktów jest 10 czekam przed nami, więc e, przy każdym postaramy się. Troszeczkę więcej powiedzieć, ale mam nadzieję, że ten podcast nie będzie trwał dwóch godzin. Osoby, które, już to, osoby, które już to oglądają, no chyba że wzięły premierę na YouTubie, to nie wiedzą, ile to będzie trwało, ale osoby, które oglądają to później, na no to wiedzą. A pewnie, że, pewnie, że się wyrobiliśmy przed tymi dwoma godzinami. Dobra, punkt numer trzy. Szukaj inspiracji. O co chodzi? No właśnie, sam szukałem inspiracji do tego, żeby e, dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. E, ale wiesz <laughs> ci... co? Tak. Okej, okay. ale tak, mniej więcej chyba kumam, kumam kontekst, co akurat tutaj mieliś na myśli. No, Bo że się zawiesiłem w temat, momencie. Tym, wiesz co? Już o Ci mówię. Ale tak. tak. Fajnie się zainspirować pewnie też innymi osobami. Zainspirować. Nie mówię naśladować, tylko zainspirować. Wiesz co? Albo Powiem zains... Ci tak. No? Uh, tak? Myślę, że. Uh... Masz rację w 100%, ale na początku można tak naprawdę trochę nawet naśladować. Jeżeli na przykład no, okay. nie przeszkadza ci jakby styl bycia jakiejś osoby albo wiedzę, którą ona gdzieś tam e, dzieli się na lewo i prawo, to myślę, że na początku nawet można, wiesz, e, skopiować. Bo załóżmy sobie taką sytuację, mm -hmm. że e, otwierasz firmę i e, widzisz, że jest jakaś firma. Kto robi bardzo podobne rzeczy i podoba ci się zarówno wiem, produkt, jak i sprzedaż, marketing, to tak naprawdę a, i na widzisz duży potencjał, że ta firma nie ogarnia i tak naprawdę, że jest jeszcze miejsce na rynku, żeby stworzyć coś podobnego mm -hmm. i zaczynasz kopiować. Okay. Ale później dopiero okazuje się, że mm, to ci nie pasuje i zaczynasz wytwarzać, jakby wrzucać coraz więcej siebie w tą firmę. Dobra, kopuję. I później tak naprawdę już się inspirujesz, mm -hmm. ale początkowo to jest taki e, takie, kopii w klej trochę, nie? Nie? Dobra, tak. I no właśnie, bo to tak może zabrzmiało trochę negatywnie, ale mm -hmm. tak naprawdę tak nie jest. I w ogóle chyba w, jakoś tak w biznesie to się jakoś tak u, ukręciło, że to jest spoko. E, tak, w sumie. Czyli... Dużo, dużo, tak, dużo takich marek znanych to po prostu na początku skopiowało wszystko tak od innej firmy, od A do Z, i dopiero później, tak jak tu mówisz wklejało gdzieś tam swoje. Jakieś udoskonalenia, i prawda jest taka, że w sumie to chyba nie ma co wymyślać koła od nowa. Nie, i wiesz, na początku też jest taki problem, że przykład jesteś młodym terapeutą, to ty często za bardzo nie wiesz, e, czego nie wiesz. wiesz. wiesz po pierwsze, nie wiesz, czego nie wiesz. Po drugie, za bardzo też nie wiesz, czego chcesz, mhm. i ciężko ci się e, jakby zwizualizować swoją osobę za, nie wiem, 10 lat. No tak. Czy za 5. Więc może stwierdzić, kurde, ten Maciej Duczyński to jest taki spokój no nie. On ma fajnych pacjentów. Wydaje mi się, że chciałem pracować w ten sposób i rzeczywiście książki, które poleca gdzieś tam w internecie, no to do mnie przemawia, ten sposób wiedzy, więc ja będę mm, chciała być jak Maciek. No nie? Ja bym się nie obraził. Nie, to ja też bym się no nie obraził. To jest spoko. I jak na przykład widzicie, że jest jakaś osoba, która ma fajną wiedzę dla was. I chcielibyście pracować właśnie w podobny sposób, to nawet można było, oczywiście, prawdopodobnie ona się dzieli w internecie, tak? Różnymi swoimi założeniami terapeutycznymi, literaturą, którą gdzieś tam sobie zgłębia, szkoleniami, które skończyła w przeszłości albo które zamierza mhm. robić. Natomiast jeżeli tego nie robi, to zawsze tej osoby można napisać. Hej, Maciek, słuchaj, bardzo mi się podoba tak jak pracujesz z pacjentami. Co ja muszę zrobić na początku, żeby. To w Twoją drogę iść tak, bo oczywiście mm -hmm. pewnie uh, Ty już tam pracujesz sobie z tym pacjentami tam, nie wiem, z 10, 10 lat. Uh, I uh, od, od czego warto zacząć? I mm -hmm. to jest spokój, Ty powiesz: Słuchaj, wiesz co? Uh, ja, na przykład, jakbym był mądrzejszy od 10 lat, na przykład, pracował, z, jakby, moją uh, pierwszą rzeczą, którą się interesowałem, było to i to. Ale um, oczywiście mam 10 lat doświadczenia, więc jeżeli chcesz jakby być tu, gdzie teraz ja, za kilka lat, to może warto byłoby na przykład zrobić taki warsztat. Albo zainteresować się takimi zagadnieniami, tak? Mm -hmm. Albo śledzić sobie takie i takie blogi, albo e, czytać sobie takie i takie artykuły w takich i takich miejscach. No nie? I to jest fajne, bo rzeczywiście internet w XXI wieku daje takie możliwości, że możesz sobie znaleźć, a, kurde, nie wiem, czy to dobre słowo, takiego fizjo czy tam terapeutycznego influencera. No, nie chciałem, jeszcze nie chciałam powiedzieć celebryty, dlatego że słowo celebryta jest negatywne bardzo. I no. za celebrytą często nie idą dobrej kości treści, tylko idzie on sam. Ale z tego, że jest znany. Tak, a influencer jakby różni się od, od celebryty tym, że na początku idą treści jakiś przekaz, a on jest później. Wiesz co chodzi? Tak, tak. Myślę tego influencera, mhm. i można rzeczywiście niego podbić i zastanowić się dopytać się tak, co zrobić? I Jak jeżeli. Żyć? Na przykład macie jakąś firmę, e, którą na przykład chcielibyście. Jest jakiś gabinet, który jest dla was po prostu wzorem na To tak naprawdę może oczywiście nawet zapytać się, tak? Co hmm. ja muszę zrobić, żeby otworzyć taki gabinek twój? Myślę, że wiele osób się nie obrazi. Jak e, spotkacie osoby, które e, są jakby taką pewnego razu inspiracją, to najczęściej to nie ma takie. E, e, to nie będzie taki bud, że powiem wam, że chcesz ode mnie ściągnąć, pozwólcie do sądu. <grym> To, to, to nie jest nie, plagiat. Nie, nie, nie. Raczej to będą osoby, które będą chciały Wam e, pomóc, bo dzięki Bogu jest coraz mniej osób, e, które na przykład kiedyś tak było. Winią Ciebie za to, że się dzielisz wiedzą, bo oni posiadają tę samą wiedzę i ta wiedza kosztowała ich ileś tam pieniędzy, więc mają do Ciebie wyrzuty to, że Ty ją rozdajesz za darmo gdzieś w internecie. Kojarzysz takie, Były emotywa, takie sytuacje? Ale teraz jest e, coraz mniej. I ludzie chętnie dzielą się, dlatego że widzą, że to ma rację bytu. I to mm -hmm. się przekłada, tak? Jeździć tam, powiedzmy, dobro, inspirujesz inne osoby. One w ramach rekompensaty idą do ciebie na szkolenie, wysyłają do pacjentów, jakby chcą się jakoś odwdzięczyć, tak? To mm -hmm. często działa podświadomie, ale rzeczywiście tak tak jest. Dobra, tu mamy taki mamy długi punkt. Wow, wow. Po pierwsze, tak, on się składa z kilku elementów. Po pierwsze, nie patrz na innych. Ale otacza się z ludźmi, troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Mhm. E, chodzi O co chodzi, nie patrz na innych? Chodzi o to, że jak jesteś na studiach, to tam większość osób to nie są jakby wybitne jednostki, e, które po prostu chcą e, wymyślić swoją metodę terapeutyczną, e, przekazywać swoją wiedzę na lewo i prawo, zbudować silną markę terapeutyczną w internecie i żeby za tym szła rzesza ludzi. Którzy po prostu dzięki Wam nie odczuwają dolegliwości bólowych i poradzić się z takich konkretnych problemów. Niestety dużo osób to są takie osoby, które pewnie wylądują w jakiejś pracy, która nie wymaga specjalnie dużego zaangażowania, będą mogły pracować od 8 do 16 i mieć wszystko gdzieś. Albo co gorsze, jeszcze uprawiają jakieś czarnowictwo i próbują zniechęcić wszystkich dookoła. I liczą na to, że jakby fizjoterapeuci w końcu, jak oni będą bardzo dużo narzekać. I tak naprawdę. Tak, to, 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 to zrównają się prestiżem z lekarzami. Bo dużo fizjoterapeutów ma takie po prostu takie marzenie. Oni by chcieli ja, być. Ja, jak... ja po prostu dalej nie kumam, o co z tym <grym> chodzi. Że chcielibyśmy być jak lekarze, to trzeba było im zostać, jak ktoś chciał. Tak. Ja, ja nie chciałem. Bo jakby mogło się <grym> obrazić, że fizjoterapeuci też robią bardzo dużo pracy, jednocześnie zarabiają dwa razy mniej niż lekarze. No bo teoretycznie, jakby patrząc w szpitalu, pewnie tak jest. Mi się wydaje, no nie? Że, że jednak. Podejrzewam, że to nie jest aż tak duży, duża rozbieżność. Nie? Myślę, że nie. W szpitalu lekarz zarabiają mniej? No, chyba, że jesteś już lekarzem, który ma jakąś specjalizację taką okay. wziętą. No, jak jesteś chirurgiem, na przykład, podejrzewam, kardiologiem, więcej. anestezjologiem. o no to, no, za, tak. Tak, to zarabiasz spory hajs. I, i ja, ja myślę, że to jest spoko. Ja no. generalnie zawsze wszystkim życzę, żeby kupę kasy zarabiali. Tak, to oczywiście. Jakby ja życzę wszystkim terapeutom. Niestety, żeby zarabiać dobrze jako terapeuta, to trzeba wziąć bardzo dużo na klatę i pewną odpowiedzialność. Właśnie, bo to odpowiedzialność to jest słowo kluczowe. Ja myślę, że anestezjolog bierze na siebie trochę większą odpowiedzialność niż przeciętnie na, na fizjo, na przykład w, w przychodni. Ale wiesz, bo jakby dużo terapeutów żyje w takim przekonaniu i masażystów zresztą też, mhm. że od nich zależy stricte Życie ludzkie i że źle wykonana technika może zabić człowieka. Legenda głosi, że ktoś kiedyś od tego umarł, że został źle wymasowany na przykład, albo że komuś się pomyliły, że miał na przykład kryo przed prądami albo coś innego. Znaczy tak, są oczy oczywiście pacjenci, a jest grupa pacjentów, która po prostu a no. Prawdopodobnie, gdyby nie opieka terapeutyczna, szybciej umrze. Mhm. I to rzeczywiście, życie ludzkie tutaj jest na szali. Tak, także, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Nie miałem absolutnie na myśli, żeby jakoś tam deprecjonować pracę fizjoterapeutów, mhm. z tym, że no też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to jest po prostu jakby zupełnie coś innego. Więc jak najbardziej bierzemy to serio. Tak, natomiast większa ilość terapeutów mhm. wykonył usługę, nazwijmy to premium. Czyli po prostu, żeby Czuć się lepiej niż postaczeń społeczeństwa. Mhm. I załóżmy, moi pacjenci, ja teraz nie mam pacjentów, bo jest bardzo ciekawy okres w Polsce i na świecie, mhm. więc nie pracujemy stricte fizycznie z pacjentami. Mhm. Natomiast e, moi pacjenci prawdopodobnie nikt nie umarł. Pewnie ich trochę bardziej bolą plecy, być może e, mają jakieś tam swoje problemy, ale jakby no, nie pracuje i świat się nie skończył. Nadal nie. Niestety, nie aż tak dużo osób zauważyło tą różnicę. Świat z Patrykiem, świat bez Patryka. Więc... Aczkolwiek, gdyby to była sytuacja, która wymaga natychmiastowej chirurgii, to mogłaby im się drastycznie zmienić sytuacja. Nawet <grym> z, z godziny na godzinę. Dokładnie tak. I e, właśnie, czyli chodziło o to, żeby otaczać się ludźmi rzeczywiście, którzy e, idą w e, waszą stronę. Bardzo fajny tekst, o nie słyszałem mega mi się spodobał, czy nie słuchaj ludzi, którzy nie idą w twoją stronę. Wiesz, wiesz kiedy jakby tutaj, to jest bardzo pomocne, to było mhm. dla mnie mentalnie, dlatego, że ostatnio robiliśmy swoje szkolenie, które sprzedawaliśmy tutaj na lewo i prawo mhm. i to części osób się nie spodobało to i ja wtedy właśnie słucham tego wywiadu, gdzie padł taki tekst, mhm. mówię, że rzeczywiście przecież te osoby, które narzekają, to one prawdopodobnie mają kompletnie inne priorytety niż ja i inne założenia, i pewnie no nie chcę jakoś tam pozytywnie wpłynąć na cały rynek terapeutyczny. Ja bym, jakby chciał, pokazać, że mm -hmm. jest kilka takich skilli, które mi się wydaje, że fajnie jakby wielu terapeutów miało, bo wtedy e, praca fizjoterapeuty byłaby fajniejsza, z lepszymi efektami, i ludzie przychodziłby stricte z konkretnymi, okrągłymi problemami, tylko mógłbyś rzeczywiście. O kurde, to znowu brzmi strasznie górnolotnie. Używam, teraz ostatnio tego. Chodziło mi, że a, poprawiać życie ludzkie. To okay. chodzi na nie? Tak, ale jeśli ktoś się z nami jakby tutaj nie zgadza, bo ma y, swoją wizję, to mm -hmm. nadal to jest spoko. Mówiliśmy o tym wcześniej. Tak, mi, mi to nie przeszkadza, że jakby nie. ja się z kimś rozumiem i on widzi terapię inaczej. Spoko. To I to też nie chcę specjalnie okay. jakby przekonać wszystkich, że to jest OK. Ja tylko chcę po prostu pokazać, jak to wygląda i Aha. ktoś stwierdzi: "O, to jest dla mnie ja mówię, super, to idźmy razem tą samą drogę". Tak. A ktoś stwierdzi: "O, to jest gówno". No to nie idźmy no to razem okay. tą samą drogę. <laughs> Ale szanujmy się <laughs> dalej, no nie? Po prostu róbmy swoje rzeczy tam po cichutku. Tak. Wiesz, ja, to, ja myślę, że też zresztą y, jak ktoś ma odmienne, totalnie odmienne zdanie, to jeszcze no właśnie kiedyś ja się mógłbym na to, nie wiem, no może obrazić to bez przesady, ale po prostu z kimś na ten temat więcej nie rozmawiać, a teraz właśnie nawet chętniej z kimś się o tym rozmawiać. Mm -hmm. Po prostu tylko mówię, że no dobra, ale to powiedz mi coś więcej, dlaczego ty akurat to widzisz w ten sposób. I to już nie wygląda jak walka na noże w ciemnym zaułku no. tylko to po prostu tak raczej chciałbym merytorycznie poznać kogoś punkt widzenia, no bo ja też się mogę przy tym dosyć dużo nauczyć. Wiesz, ja też myślę, zauważyłem, że spoko. ludzie, którzy komentują negatywnie różne, różne rzeczy, to też może powiem, powiem Wam, bo załóżmy, że będziecie gdzieś tam z tymi zasadami sobie podążać później, no to niestety mhm. będziecie musieli odłączyć się od grupy i wyjść poza szereg, troszeczkę nastawić się na ogólną krytykę. Ja też zauważyłem, że ja często pamiętam osoby, które negatywnie komentują rzeczy, które robię, zarówno pod kątem mojej pracy jako instruktor, jak i mojej pracy jako terapeuta. I później na przykład sobie śledzę to sobie się okazuje, że ja na przykład jestem spełnionym terapeutą i spełnionym instruktorem. Mam, mam duże zainteresowanie, mam, w ogóle mamy duże zainteresowanie zarówno, jeśli chodzi o a, mm -hmm. pacjentów, jak i kursantów, nie narzekamy na brak pracy a, i zauważyłem, że osoby, które negatywnie komentują, a, to raczej są a, niespełnieni w jakimś tutaj tym wariancie. Na przykład mają pusty grafik, albo trochę, trochę przykre. A, I dlatego oni tą, tą swoją frustrację niestety wrzucają. A, i chcą, żeby tobie było równie przykro jak im. Trochę tak. No. To wygląda. Albo na przykład osoby, które negatywnie komentują nasze szkolenia. A to są często osoby, które chciałyby mieć pewnego rodzaju. A chciałyby takie szkolenia robić, mhm. albo chciałyby, żeby ich szłania były tak samo, a powiedzmy, cieszyły się dużym zainteresowaniem, albo że miały tak pozytywne opinie po tych szkoleniach. Więc coś, coś tutaj nagrano, nie? Gra, no nie? Mhm. Bo na przykład mi by nie przyszło nam być nigdy skomentować, że. O, ale ty szkolenie to jest gówno. Zwłaszcza jak na nim nie byłeś. To dokładnie tak. To, 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 kom, to mnie kompletnie interesuje. Ja ewentualnie mogę się nie zgadzać z założeniami tej osoby. I a, czasami bym, wiesz, to prywatnie napisać do tej osoby. Już prędzej bym napisał prywatnie do tej osoby, niż w komentarzu po prostu siał jakąś dezorientację albo negatywne a, treści. Aj, no. Karma wraca. No, po prostu ja tam sobie funkcjonuję, jakoś coraz jestem bardziej, jak to się mówi, że masz miękkie serce mm -hmm. i twardą dół. To ja mam twarde serce. Twarde serce? <laughs> Więc to coraz mi mi mnie to rusza. Dobra, idziemy dalej. Punkt numer 5 Myśl inaczej i myśl nie szablonowo Dobra, właśnie. I to jest może po prostu kwestia, żeby tego się za bardzo nie bać. Też w sumie mówiliśmy o tym, że, mm -hmm. to, że możesz mieć swój własny pogląd na jakąś sprawę, możesz próbować. Nowych rzeczy, możesz sobie próbować, łączyć ze sobą różne rzeczy. Mm -hmm. I to nadal jest bardzo spoko. Nie musisz się wpasowywać w żadną foremkę. Tym bardziej, że jeśli chodzi o bycie terapeutą, to my tak naprawdę te trendy się dopiero tworzą niektóre. Mm -hmm. I zobacz taką sytuację, że 10 lat temu jakiś twój znajomy by stwierdził, on się będzie specjalizował w uro ginekologii, ale będzie przede wszystkim pracował z kobietami w ciąży. I byś powiedział, co? Czy ja je sobie robisz? Przecież ty nie pracuj z kobietami, co chcesz z nimi robić, no nie? No a będę pracował tam perwaginą i tak dalej. Co? to zboczenie, <grym> zboczenie, no nie? A potem się okazało, że mijały sobie lata, znaczy akurat perwaginą chyba nie pracuj z kobietami, które są w ciąży, chociaż... Ja nawet nie wiem. Chociaż wiesz Więc co, nie wiem. wiem. Nie wiem, to się Dobra, nie wypowiem. nie ale, no się. No tak, ale, wi wi ale wiadomo, co chodzi, wiadomo no, co chodzi, no I tak naprawdę czasami możesz mi takie założenia, że albo nie wiem, jesteś trenerem i stwierdzisz, będę trenerem i ja będę się nakrywał na Układ nerwowy będziemy pracowali na odruchach. Warunkowo bezwarunkowych. W treningu. Tak to zrobię. odruchach pierwotnych. I ktoś stwierdzi: 10 lat temu, no nie? A ktoś myśli, ale co, co w sensie? To już nie będziemy śledzili bicepsa. No tak. Mówię, nie, nie, o to chodzi. Słuchaj, nie, nie chodzi w ogóle o sylwetkę. Sylwetka powinna kształtować się przy okazji. Kluczowe jest zadbanie o prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. A przy okazji, jak będziemy ćwiczyli rzeczywiście ten układ nerwowy z większymi obciążeniami później, to i tak ta klapa się zrobi. No jak ktoś na to powiedział, że a ty jesteś chory psychicznie. Nie, nie, tak się nie robi. Nie, i chodzi o to, że czasami może być tak, że ty już wyprzedzasz trochę sposób myślenia epoki, mm -hmm. nawet nie może nie epoki aktualnej mody. I jesteś już gdzieś dalej i idziesz w tym kierunku, i część osób może powiedzieć ci, że to jest złe. To jest a katastrofa. Ty tak, nadal to możesz zrobić. Możesz na przykład pomyśleć sobie: Uwielbiam Avengersów. I uwielbiam Tora. On miał tam taki wielki młot, będę go używał w terapii. <laughs> Ja akurat do takiej jednej <laughs> rzeczy, wiesz do czego nie. Jak, jak trochę poszukacie. To mi się o. akurat nie podoba. Specjalnie. Znaczy wiesz, ja na początku to też tak popatrzyłem, no to jest no. chyba... ale wiesz, z drugiej strony może coś za tym idzie. Zainteresowanie ja takimi się... technikami, szczególnie w sporcie zawodowym jest znaczne. Tak. W kilku dyscyplinach, więc zobaczcie sobie. Moim one... zdaniem, o ile to nadal no, wiesz, jakoś działa. No. No. Nikomu nie dzieje się krzywda. No mam nadzieję, no nie. nie? myślę, że nie. Nie wiem, no naprawdę no, widziałem te są nie, takie filmy. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tam umarł. E czasami Też Pewnie taki film by nie został opublikowany. Tak, czasami e jak widzę, jakimi narzędziami pracują terapeuci i potem sobie się w kategoriach, ja nie jestem, nie, nie, nie jestem w stanie zrobić nikomu nic złego, no nie? <laughs> Swoimi malutkimi rączkami z jakąś siłą, którą używam. Mhm. bo tam rzeczywiście... To tak, może zróbmy to w ten sposób. Oczywiście nie myślę szablonowo, a thing Different, to jest, jakby tutaj, to powstało na bazie sloganu z Apple'a i Steve'a Jobsa, wiesz, żeby nie myśleć szablonowo. Okay. Ale jak podoba wam się nasza praca, to nie idzie w kierunku dużych młotów. Nie, bo to w sumie nie jest potrzebne. Przecież Ale czasami tak myślałem, że byłoby kozackie. Są to pacjenci, którym bym przyładował czasami no nie? Tym młotem. <laughs> na, na poprawę nawyków codziennych, tak? Między innymi tak. Okay. I to jest fajne, starajcie się rzeczywiście patrzeć szerzej, a może macie jakiś swój sposób myślenia pod kątem terapii, i to też jest super, no nie? Warto skonsultować z osobami, które idą w Waszym kierunku, które są inspirujące, żeby Was może wrzuciły na jakieś fajne, fajne tory. Eee, no, więc możemy iść sobie spokojnie dalej, zamykamy punkt numer 5 i punkt numer 6. Dawaj przykład swoją postawą, swoim zdrowiem. Eee, no. I na pewno dużo prosi jest być zdrowym terapeutą. Mogę coś o tym powiedzieć nawet. No, może powiedzieć, bo to jest tak, dalej. Tak. Wiem, do, do dzisiaj niektórzy mnie nadal nie poznają, bo jak oglądają na przykład jakieś stare filmy na YouTubie, i później na przykład się spotykamy na jakimś szkoleniu, i tak mówią: Ej, w ogóle, kiedyś był u was taki gościu, też Maciek. No? Był, taki, był taki typ, i w ogóle, co się z nim stało? I ja mówię, że. Hej. it's me. <laughs> Ale mówią, że to w ogóle to nie jest możliwe. No i się okazuje, że tak, po prostu e, musiałem. Znaczy, nie dawałem chyba specjalnie dobrego przykładu mm -hmm. pacjentom. Ciężko jest komuś po prostu mówić, żeby się, że musi się wziąć za siebie i ma ćwiczyć, jak samemu nie masz z tym nic wspólnego. A tak, a tym bardziej, kiedy patrzysz później, wiesz, a bardziej a holistycznie, jeszcze mówisz w kategoriach odżywiania i wzorowych nawyków, wstawania mm -hmm. rano i wzięcia 100% odpowiedzialności za swoje zdrowie, swoje życie. To, 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 to 4 lata temu? No. 5 lat temu? 4 lata temu? 4 no, lata to... Pewnie. To 4 lata temu, to ja to nie miałem chyba nic wspólnego z braniem odpowiedzialności za swoje zdrowie, T więc, więc tak. Niektóre rzeczy z moich ust mogły brzmieć niezbyt wiarygodnie. I to jest bardzo ważne, jak my czasami prowadzimy szkolenia i, i rzeczywiście e, mamy to możliwe, że jesteśmy w, w bliskim kontakcie zdrowotnym z innymi terapeutami mm -hmm. i można powiedzieć, że oceniamy trochę ich sprawność. Często pod kątem ruchomości, dolegliwości ogólowych prowadzimy z nimi wywiady, w trapie nerwowo oceniamy ich funkcjonowanie układu nerwowego, zadaniowość, wiele rzeczy. I się okazuje, że. Dużo lepszą rzeczą dla tych osób byłoby ogarnięcie siebie na początku w 100% niż e, pójść na kolejne szkolenie. Myślę, że tak. I, I to przełoży się dużo bardziej na nawet mm -hmm. lepsze efekty terapeutyczne. dlatego mm -hmm. że to będziemy mogli poruszyć ten temat kiedyś w innych neurofreakach, to będzie dla osób, które miało, mają właśnie spełniony punkt numer jeden, czyli mniej otwarte głowę, możemy powiedzieć sobie o rezonowaniu problemów. Bo jest w psychoterapii. Mhm. Ja mówiłem to kilka razy, nie wiem czy mówiłem o tym na neurofrikach, na pewno wiele razy na szkoleniach o tym mówię, że mi się bardzo podoba w psychoterapii to, tak? że jest takie założenie, że jak chcesz być psychoterapeutą, to masz też wszystkie swoje terapie, masz super i mhm. jesteś po prostu terapeutycznie osobą ogarniętą, zdrową. I nie masz specjalnie problemów, poradziłeś sobie z swoimi emocjami i tak dalej, bo te emocje mogą rezonować na Twoje ciało. Ale z ciałem jest tak samo, że Twoje hmm. problemy cielesne e, mogą rezonować na problemy. E, tak, I się zaczyna, albo zaczynasz się ich doszukiwać u pacjentów. Tak, bo, no właśnie, więc e, to jest złe, więc naprawdę, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to fajnie się tym zaopiekować. Jeżeli byliście jakoś terapeuty, wam nie pomógł, <laughs> idźcie do innego, tak? To, wiecie, to tak samo Jeśli jest. badacie pacjentów i wydaje Wam się, że oni wszyscy mają na przykład. Y, prawy łuk żebrowy jakiś mocno i wszystkich wypytujecie o wątrobę, to może samemu warto sobie y, ją sprawdzić. Tak, no to tak jest w dużym uproszczeniu, ale to, to porusimy tak. sobie ten temat kiedyś, tak, tak, kiedyś tak. indziej. No. Ale rzeczywiście fajnie było rzeczywiście ogarnąć się zarówno pod kątem strukturalnym, jeżeli macie niepokładane emocje w głowie, no to pod kątem psychoterapeutycznym, mm -hmm. jeżeli macie duże niedociągnięcia żywieniowe, no to, no to też, więc tutaj fajnie jest sobie współpracować z innymi specjalistami. I wiesz, co ja to jeszcze nie powiedziałem, bo już tak mamy taką retrospekcję, wracamy trochę do tych punktów pierwszych. <grych> to ja chciałam dorzucić jeszcze, właśnie mm -hmm. pod kątem tej odpowiedzialności za swoją edukację, ale za swoje też życie, to tak naprawdę rodzice, no nie, tutaj powinni dać pełen z dzieciakom. I jak ktoś chce być z terapeutą, no to spoko, no nie? to nie jest specjalnie proces zawod na początku, trzeba mieć opóźnioną gratyfikację, trzeba wiedzieć, że te korzyści z bycia terapeutą przyjdą trochę później niż od razu po studiach, ale to musisz e, ty mieć taką, powiedzmy... E, no jakby, wewnętrzną taką motywację powiedzmy. Tak. Wewnętrzną motywację, ale jakby no, wtedy wiesz, że okej, okay, dobra, to nawet jakby się miało okazać, na jakby moje dziecko a, chciał być terapeutą, a my że to jest złe i on w ogóle się tego nie nadaje, to ja bym powiedział, dobra, Idź, najwyżej no się zmarnujesz kilka lat życia, nic się nie stanie, wrócisz, potem zaczniesz robić coś innego, nie ma tu problemu. Więc to jest super, super kluczowe, żeby mieć takie przeświadczenie, mm, że wszystko, co zrobiłem, to mhm. była pewnego rodzaju moja decyzja. Oczywiście tam były różnego rodzaju zawirowania, szczęście, nie wiem, przeznaczenie, złożyło się pierdyliard rzeczy różnych, że akurat jestem, e, dzięki temu jestem w tym miejscu. Mhm. Ale to była pewnego rodzaju moja droga i to jest super ważne. Bo i w twoim przypadku, i w moim przypadku mm -hmm. nasi rodzice nie, nie byli w 100% jakby, nie wiem czy zadowoleni, bo moi rodzice dali mi wolą, wolną rękę, natomiast jak ty mówisz o swoim tacie, co tam wspominałeś? No taki był chyba średnio zadowolony no tak. z tego, że, że nie, nie wybrałem bycia inżynierem. U mnie było podobnie. Moi rodzice się pogodzili z tym, że jest dobrze, spoko", No ale bo tak, a na pewno nie chcesz na tę budownictwo iść i tak dalej. Mm -hmm. Tutaj edytor mówi, jak edytor, przecież ja w ogóle nie potrafię rysować. A u mnie to samo. No mnie Dobra. Więc to jest bardzo ważne i w tym momencie jesteśmy na punkcie numer 6, czyli jesteśmy zdrowi, wszystko świetnie się sprawdza. Idziemy sobie do punktu numer 7, czyli. Dawaj przykład. A w... nie, to było. Nie. 7 A nie bój się eksperymentować. I miej odwagę znaleźć swoją drogę. Dokładnie. Czyli tutaj trzeba y, pamiętać o tym, że. Y, to znowu, znowu retrospekcja. Okazuje się, że to, co my robimy w gabinecie, na przykład. To, to może być y, jakby zas zastosowanie tego podpunktu. Y, y, można próbować różnych form na przykład terapii. I szukać sobie tego, w czym wy będziecie się czuli komfortowo. I tutaj też popełniać jakieś błędy. Jest naprawdę małe ryzyko, że jak jakaś technika wam nie wyjdzie, której się uczycie, to że komuś coś się stanie. No tak, znaczy są takie rzeczy, które są bardziej narażone na to ryzyko. Na przykład powiedzmy, o, mój przykład, I kiedyś mhm. myślałem, że suchej głowa nie jest dla mnie OK. Znaczy, metoda jest sama w sobie w porządku, mhm. przemawia do mnie jest. Powiedzmy, w miarę prosta, mm -hmm. jest sporo badań, które pokazują, że ma to efekty, tak. daje to zadowalające efekty zmniejsza długości bólu i tak mm dalej. -hmm. Ale ja się czułem taki dyskomfort, więc igłę pacjentom. No ja właśnie mam to samo. I stwierdziłem w końcu, że dobra, dobra, da się zrobić to inaczej. I nie muszę bić igieł. No i jak postanowiłem, tak idę w tym temacie i wbijam tych igieł coraz mniej, coraz mniej. Potem była taka sytuacja, że stwierdziłem, że dobra, są takie momenty, że ja muszę to igło jeszcze wbić bo wydawało mi się, że nie da się zrobić tego inaczej. Natomiast spokojnie chyba od półtora roku, na, myślę, że może nawet dwóch lat, no nie wiem, na pewno ponad rok nie wbijam i się okazuje, że jednak nie muszę. I jeżeli uh -huh. są takie sytuacje, że e, wydaje mi się, że ta igła jednak by się przydała komuś, to odsyłam do naszego terapeuty Patryka, który bardzo chętnie to robi mu to dobrze wychodzi i zadowoleni. Nie znam typa, co lepiej wbija igły. Niż Patryk Bąsowski. Więc... Pozdrawiam dla Patryka Pozdrawiamy. Dawno nie pozdrawialiśmy ludzi tutaj na tym podcaście. Ale dobra, to pozdrowimy w takim razie tutaj to Kasię, która dzisiaj była inspiracją do nagrania odcinka. z tak. Ale przecież jeszcze We Weronikę pozdrowiliśmy. I Weronikę pozdrowiliśmy, która wystawiła nam komentarz. I teraz Patryka, naszego terapeuta kochanego tutaj w gabinecie na bokserskie. Świetnie. Dobra. I to jest bardzo ważne, żeby tych błędów sobie popełniać. Bo jak ja teraz myślę w kategoriach, ja nie myślę w kategoriach błędu. Tak? Było na przykład wiele szkoleń, na których byłem, hmm. których nie wykorzystuję. Można powiedzieć, że o, przebimbałem 15 koła, no nie. No trudno. No, ale. Wydawało mi się, że to będzie dla mnie, potem się okazało, że jednak nie i zacząłem pracować tak inaczej. I tak się czegoś tam człowiek przecież po drodze na tym nauczył, nie? Tak, ale nawet jest taki tekst, taki trochę motywacyjny, a trochę nie, trochę taki demotywacyjny można powiedzieć, ale wszystko z tych takich coachów różnych, że na przykład, że każdy powinien pracować w McDonaldzie przez jakiś czas, po to, żeby wiedzieć, że nie chcę pracować. Tak, ja akurat pracowałem w McDonaldzie. Ty? Nie, ja też nie. Nie, pracowałem ale, na Nie, ale pracowałem na budowie na przykład. O właśnie, to była moja... pracowałeś na budowie. No, Dokładnie, o takie chucze. same przemyślenia. To nienawidziłem. Tak, tak, ja przez chwilę nawet miałem tam ksywę Gibson. A o, 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 jest zaciekanie. Nienawidzę zacierać A przycierać później? O ten... Papierem ciemnym? Ja po prostu papryszko? cały uwalony na biało, wszędzie ten gips, w nosie pełno gipsu oczy szczypią od tego gipsu, a to nie jest to dopiero zacierasz od godziny jeszcze 7 albo 8. No ja też nie lubię pracy na budowie i mi się, o, mi się strasznie dłużył czas pracując na budowie. Mój tata ma firmę budowlaną, strasznie dużo się czas i teraz jak pracuję czy z pacjentami, czy z kursantami to czas jest po prostu i koniec. I czas mi minął, momentalnie to wszystko zdarzyło się, bo rzeczywiście lubię to co robię, natomiast budowa spowodowała, że ja wiem, że nie chcę pracować w budowie, aczkolwiek powiem ci, że mam takie przemyślenia teraz, że jakbym a, robił a, swój dom, bo jestem w takim etapie, że myślę trochę o tym, a, to może bym trochę popracował sobie fizycznie. I wydawało mi się, że to byłoby fajne to dla to mnie. to tak jeszcze robił dla siebie i akurat no, to unikał tych elementów, których bardzo nie lubisz. To tak, nie tak bym sobie tak poskręcam sobie coś, wiesz, tutaj... No. Jakiś no właśnie tak teraz, mi, teraz, o, teraz w Teraz weekend się przypomniałem sobie, że jednak to w sumie lubię tam trochę w ziemi na przykład pogrzebać gdzieś tam. Tak jest w małej Grudeczce. Jak nie tak, tak, że musisz ktoś ci każe no nie, no albo że tego o, zależy jak twoje, mi Nie każe to jest fajnie. Że od tego zależy twoje przeżycie, bo musisz po prostu codziennie być 8 godzin w pracy zarobić sobie, bo nie wiem, potrzebujesz jakiś tam pieniędzy, a dniówka to jest tyle i tyle. Ale pewnie są osoby, wiecie, my też nie chcemy nikogo obrażać, pewnie są osoby, które kochają. Bycie osoby? Robit. Tak, w, kurde, ich e, pasuje jest budowlanka. No. I to jest super, Znam ja tych ludzi, ludzi potrzebuję. Ja po prostu widziałem jak gość, właśnie też jak pracowałem na budowie, w budowie, przy takich wykończeniach, jak gość malował ściany, to po prostu to wyglądało jak sztuka. Mm. Gdzie ja po prostu jedną ścianę malowałem, malowałem, po prostu co chwilę coś było jakieś tam, wiesz, jakieś zacieki się robiły, a po prostu gość tak mnie tak odepchnął i tak mówił, dobra, wiesz co, ten, weź coś, coś innego, ja to mm. tak szybko ogarnę. I po prostu to, był, to były sekundy, tak. No, a mój tatak tak ma. Znaczy, Widać nie wiem, czy budowlanie jest jego pasją, bo on mówi, że czasami nie lubi, ale jakby ma My wolne, myślę, że jak, cokolwiek. Wiesz, jak, jak, duże... jak ma wolne dni, no on musi coś robi cały czas. Hmm. No, takie meble, coś tam kombinuje, kręci, skręca, buduje hmm. itd., więc chyba jednak lubi. Dobra, lecimy sobie dalej. Punkt numer 8. Myśl w dłuższej perspektywie czasu. I to jest fajne. Nie będziemy wiecie, jak tutaj kullczowie mówić wam, żebyście. Zaplanowali swoje 5 lat najbliższe albo 10. Natomiast fajnie byłoby gdzieś tam mieć z tyłu głowy, jak ja chcę, żeby moja praca wyglądała. Mhm. Jak ci będą moi docelowi pacjenci? Gdzie ja chcę wylądować w przyszłości, tak? Czy ja chcę pracować w swoim gabinecie? Czy ja chcę współpracować z jakimiś ludźmi? Może, może tak być. Może ktoś na przykład ma jego marzeniem jest? Nie wiem, czy to jest dobry, czy jest zły. ale on chce współpracować z projekt Masaż, Załóżmy. To też jest spoko, nie widzi się w gabinecie, prawda, nie gabinetu, ale on chce tutaj, chce mhm. tutaj, chce z nami współpracować. To nie jest aż tak fajne, jakby się mogło wydawać, ale e, może tak jest. Więc to było fajnie, żeby gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego e, mieć. Miałeś kiedyś taki pomysł? Jaki? No taki, żeby gdzieś tam właśnie z kimś współpracować albo coś. Wiesz co, e, trochę tak. I na przykład jak gdzieś tam widzę, że o Ale z osobą to by było fajnie współpracować na przykład, żeby ona treningi na przykład u nas robiła. Mm. Albo coś takiego. W ten, A, ten, w ten sposób, no nie, e, trochę, trochę tak mam. E, no czasami tak. się zdarza w ten sposób myśleć. I znaczy ja też myślę w dłuższym perspektywie czasu. Oczywiście to nie jest tak, że masz jakieś tam, nie wiem, e, bardzo rygorystyczny plan działania na przestrzeni 5 lat, bo są oczywiście takie sytuacje, że trzeba wykorzystać ten moment. I koniec. Bo to dzięki temu, na przykład, nie wiem, jest dla firmy duży zastrzyk gotówki. Albo to jest e, super projekt, którego nie brać pod uwagę, nawet. A to ci spadło po prostu jak manna z nieba. <grym> Teraz to nie? Więc e, to jest fajne, ale rzeczywiście byłoby miło, bo my, ja mniej więcej wiem, jak, jak będzie powiedzmy moja terapia, a, albo nasza firma wyglądała za. Tak sobie zdaję sprawę, oczywiście, jest pewien mniej margines więcej. błędu. Mniej więcej za dwa lata, rok, dwa lata, tak do przodu. Aczkolwiek u nas się dość dynamicznie dzieje, ostatnio że musimy mieć plany na kwarto do przodu, bo czasami odjeżdżamy bardzo mocno do tego, a to musi być takie, bo być w swojej firmie, wizjonerstwo jest spoko, mm -hmm. ale też czasami trzeba zejść z nieba i po prostu tak. ustalić sobie plan działania i to też jest też bardzo istotne. Tak ja myślałem, ale po prostu później sprowadziłem to do fizyki, że po prostu cały czas polegaliśmy na teorii chaosu i efekcie motyle. No, no to nas tak doprowadziło czasami do jakichś takich... Tak, tak, tak sytuacji. ale jednak... Aczkolwiek i... różne czasami chaotyczne działania, koniec końców... Wychodzą dobrze, no nie? Wyszły całkiem fajnie. Tylko wiesz, nie wiadomo teoretycznie, czy jakbyś tego nie zaplanował a trochę lepiej, to nie wyszłyby jeszcze lepiej. Mogło tak. tak być, no nie, ale czego czy nie widzę, temu serce nie żal, więc nie wiesz, jak by było, gdyby inaczej tutaj człowiek a się tym zainteresował. Tak, ale to jest bardzo ważne, dlatego że dużo osób nawet... Kurde, co to dużo mówić? Dużo osób nie myśli w kategoriach, co ja będę robił za miesiąc. Albo jutro. Albo za to, albo no dobra, jestem w takiej pracy, nienawidzę tego nfz chodzę tam tak pod, z przymusu. No nie wiem, no, jak będzie okazja, to, to rzucę to wszystko w cholerę. Ale że takiej okazji na razie jeszcze nie było, to tam pracuję. Nie wiem, może wyrzucą mnie w końcu. To Te okazje są ja sobie... codziennie? Tak, takich okazji jest sporo. I fajnie, rzeczywiście myślę takie korek, gdzie ja chcę tak naprawdę, może inaczej. Jest taka fajna książka, kurde. Teraz wiesz co, będę. Podlinkuję ją pod spodem. Tutaj. Jaka? Pataflina. To był taki koleś pod kątem, jakby takiego powiedzmy, planowania. Trochę. I tam było coś takiego, że dzieliło się kartkę na cztery mhm. i pisałeś sobie w jednym rogu na przykład finanse. Później, na przykład, nie, no dobra, dowolna, bo no, finanse to było rodzina. No dano, nie? dobra, no okay. rodzina. Wszystko jedno. Finanse. A chyba było zdrowie i praca. Mm -hmm. No nie? I robisz sobie takie plany, na przykład, ja byś chciał, żeby te twoje wszystkie czwartki wyglądały za pół roku. Mm -hmm. A później na przykład wyglądały za jakiś czas do telefonia się na 5 lat. To jest taka wersja idealna, tak? Mm -hmm. Czyli w, w jakim kierunku w ogóle podążam? To jest ważne. Żeby tak. nie płynąć po prostu, wiesz, jak śmieci tutaj z nurtem rzeki, tylko żeby rzeczywiście mieć jakiś tam kierunek obrany. No, tak, także jedziesz sobie na środek morza. Żagle wiesz, to jest słuchaj, mówisz. Dobra, co się morska, prowadź mnie <laughs> gdzieś. Gdzie dopłyniemy, tam będę żył i funkcjonował. To będzie mój nowy dom. A trzeba mieć Jarzyn, żeby coś takiego zrobić. Jednak fajnie jakby, wiesz, jakiś taki mini plan. Mhm. Nawet jeszcze na wycieczkę jakąś. To chociaż trochę. Ja tak. tak robię, mam taki raczej zarys. Zarys mniej więcej. Zarys. Ale taki nie nie, pięć nie punktów, planuję że... takich detali, jak, to, jak no. wiesz. O 15.05 trzeba opuszczać Czyli nie jesteś i... takim takim e, odhaczaczem, odhacz... jak to powiedzieć? No, o, Tak, nie, nie. Nie, nie Wiem o tak. co chodzi. O chodzi. Nie, nie, nie. Tak. nie to, robię tak. to jest właśnie fajne. Że tam jadę, i, OK, dobra, mamy na tej wyspie na przykład a, pięć fajnych rzeczy. Dobrze byłoby je zobaczyć. A w kolejności no, 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 to, to czy... jest taki priorytet, to też było fajnie to, i jak będzie czasu na te, na te pozostałe, no nie? No, Jeśli jedziesz, jesteś zadowolony, nie? Mm -hmm. A, oczywiście, fajnie byłoby wykorzystać ten czas. No nie, nie to, że tam e, wezmę sobie dzisiaj, zamiast jechać na przykład na fajne miejsce na Cyprze, to sobie mm, poleżę w łóżeczku. No. <laughs> kiepskie wykorzystanie czasu trochę, no nie? Chyba, bo że leżę... naprawdę masz mega ochotę na to to. Tak, wtedy znowu to nie bo jest grzechy, leżenie w łóżeczku ale... tak, takie Ale nie może zrobić e, zawsze. Nie musisz być, niechaj, na Cyprze, czy polecić Ja tak mówię o Cyprze, bo e, dwa tygodnie miałem być na Cyprze. E, a jest jak jest. Siedzę w Warszawie. No właśnie, teraz miałem być w Bieszczadach. O! Widzisz? Elegancko. I jest siedzisz fajnie. w Warszawie. I też, i też jest spokojno, nie? No. I jednak cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem. To tak no, naprawdę ja w też bym się cieszył akurat. No to pocieszyć gdzieś indziej, no nie? <laughs> Może wiesz, jakby na Cypr jest szansa, że zamkną granicę, nie pojadę przez bardzo długi czas, mm -hmm. ale bieszczadki. To pewnie nawet możesz w poniedziałek jechać, bo będą otwarte lasy, parki, to może sobie polecisz. Nie? Słuchacze, którzy to oglądają, to już, już wiedzą, że parki są otwarte, bo to jest środę, no nie? Publika to jest środę. Dobra, idziemy dalej. Punkt numer 9. Zacznij praktykować najszybciej, jak się da. O, w końcu idziemy do takich. Um, bardzo praktycznych rad terapeutycznych, bo wcześniej tak wiesz. Aczkolwiek one znowu są też takie, to też dałoby się chyba odnieść do prawie wszystkiego, nie? No tak, no ale. Tak, u nas jest ale bardzo, bardzo ważne to, to To jest super, bo dużo osób, i, i ja wiem o tym, że tak jest, bo niektórzy o tym piszą, albo są trochę tacy wprowadzeni w błąd, mhm. że na przykład myślą, że nie wolno im dotykać w ogóle ludzi, jak jeszcze nie zrobili magisterki. Bo teraz są wiesz, są jednolite, magisterskie. dopóki mm -hmm. nie zrobisz tych pięciu lat, to jak nie stoi nad tobą koordynator praktyk, to nie wolno. No ale przecież jest jakaś rodzina, znajomi, można coś z nimi robić przecież, wiesz co, co nie by było. My Poza tym tak? jak uczycie się czegoś nowego, to nie można tego odkładać na później, typu skończyłem jakieś szkolenie, nauczyłem się jakieś rzeczy, to no, ale ci pacjenci, co ja ich mam, to oni w sumie lubią, to, co im robię, to, 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 to te rzeczy będę tam kiedyś robił. Wiesz co, to nie jest dobry pomysł. A, bo może to być dla niektórych już o bo, Boże, oni znowu o tym samym mówią, tak, ale jakby wiele nie w praktykę jest niczym. I dlaczego my to mówimy cały czas? Dlatego, że załóżmy, prowadzimy sobie takie szkolenie z masażu kanegowskich, jest 28 osób, czyli taka klasyczna grupa nasza. I tam jest, powiedzmy, my się pytamy, tak? Połowa osób praktykuje na co dzień, popracują, um, mają swoje tam gabinety, pracują w klinice, gdziekolwiek, czyli mają kontakt z ludźmi, non-stop. Uh -huh. A potem pytam się tej drugiej, tej drugiej części grupy, a kto z Was ma swój stół? Ci, którzy nie praktykują. I tam się zgłasza pięć osób. To co robi pozostały <śm> dziewięć? Co oni tutaj w ogóle robią? Dlaczego oni są na szkoleniu praktycznym, jak skończą i co zrobią? Jak wykorzystają tę wiedzę? Na weselce. No to wiesz, że to nie, wiesz, Wiem, że wie. to się nie sprawdza, aczkolwiek miałem jakieś takie próby, ale ja bardzo szybko swój stół kupiłem pierwszy, Ja też. Tu moment, mm -hmm. krocie zapłaciłem za niego. Ja kupiłem najtańszy jaki był na Allegro. Co ty mówisz? Eee, ja mam go do dzisiaj. Ja bo że ja mam taką fetę, że ja lubię dotykać drogich rzeczy. Wtedy nie było mnie stać na drogie rzeczy. A Ja też. Ja po prostu kupiłem najtańszy jaki był i serio A. mam go do dzisiaj. To był dobry patent. To jest bo... dobry stół. Eee, ja właśnie nie pamiętam czy ja za swój stół, pierwszy zapłaciłem swoimi pieniędzmi, czy pieniędzmi mojej mamy. A no właśnie ja musiałem swoimi. Ok, ja właśnie nie pamiętam tego, wiesz, muszę się dopytać jej. Natomiast e, kupiłem dobry stół, ale to był plus, bo to był jedyny stół, który kupiłem wtedy jakby mm -hmm. mając swoją jednoosobową działalność i przed działalnością i jeszcze przed e, możliwością praktykowania takiego oficjalnego, bo to było już jeszcze e, na pierwszym roku chyba studiów. I rzeczywiście po pierwsze dużo tych osób mas wymasowałem, a po drugie Mówimy, wymasowam, bo to tak naprawdę na pierwszym roku nie potrafisz nie zabrać masażu, no nie? Bo teraz ktoś może obrazić. O, a mi fizerapeuci masują. No ale to jest fajne, bo możesz, wiesz, nauczyć się dotykać ludzi i tak dalej. Ale wracając do stołu, ten stół jest dalej w gabinecie. Teraz jest chyba u nas na sali szkoleniowej, tylko mm -hmm. złożony i on wygląda tak samo. Czy ja bym go wziął i go sprzedał za tyle samo, co ile kupiłem. No to ja już tego swojego raczej nie. No widzisz, to był dobry sprzęt. Dobra. I ta praktyka jest super ważna. Jest najważniejsza. Żeby rzeczywiście wykorzystać sobie ten efekt krzywej pana... Dunninga-Krugera. Dunninga-Krugera. Nie wiem, czy się kiedyś zapomniał tutaj i się tego. Dunning ja mam Kruger. nadzieję, że my to w ogóle dobrze wymawiamy. Pewnie nie. Pewnie nie. <śmiech> <śmiech> Moje możliwości lingwistyczne są naprawdę na poziomie średnim. Może ktoś z was w ogóle wie, jak to się wymawia i nam powiecie. Dunning-Kruger. dunning, Kruger. dunning Kruger. <śmiech> To <śmiech> mu, no Musimy poczytać o tym panu. Ale w Google czy pisałem? Bo teraz. Nie, no, to <laughs> Raczej to był mężczyzna. Brzmi jak mężczyzna. No tak, ale. ale może było dwóch. Ale był przy. Bo to są dwa nazwiska. Pa, nie nie widzieć panie? Nie widzieć panów. A panów? myślałem, żeby powiedzieć kobiety, ale jak no. to był kobiety. Bo kiedyś była Karol Mannheim. Ja też nie wiem, że to była kobieta przez chwilę. Na samym myślałem, początku. że to był Karol. Myślałem, że to był Karol. <laughs> no. No, nie pamiętam. A, tak, pozdrowienia dla pani Karol. Pani Karol dalej żyje. No, pewnie to tak się, tak, tak, tak. Pewnie się Myślę, że nie. No ale trudno. A może ktoś z Was ją zna. Dokładnie. Jak znacie Pani Karol, to pozdrówcie od chłopaków spryk Masaż. Uh, dobra. I punkt numer 10. Kończymy sobie w takim razie. To jest Twój punkt. Przeczytaj i opowiedz, o co Ci chodziło. Nie hoduj pacjentów, to nie są pieczarki. <laughs> no bo miałem tutaj na myśli coś takiego, że niektórzy wiedzą, że mogliby jakoś lepiej trochę pomóc pacjentom. Ale tego nie robią. A po prostu mogliby ich odesłać do kogoś, kto by ich w końcu wyleczył, ale ich tak po prostu cały czas tak utrzymują. No, Takich tam raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Ich tam Cały czas tak zrobić tak coś na pół gwizdka żeby było trochę lepiej. To absolutnie nie jesteśmy zwolennikami czegoś takiego. Trzeba zawsze robić na 100%. To, co jesteście przekonani, że da możliwie trwały efekt. jak najszybciej ludzi wyleczyć. E, wiesz co, jakby, jakby ten tekst mi się kojarzy zawsze z jedną osobą, czy wiesz, z kim? Nie. Bo ja to słyszałem, ten tekst pierwszy raz. Z e, Nie z pieczowkami, <grym> tylko właśnie pod kotem, że zostaw swoich pacjentów. I już ci mówię o co chodzi. Zajęcia Akademii Ostopatii. Tak, Walter Walter Makowicz. Tak, to, to zrobię ja, dla Walter. Proszę, Walter tego, chociaż Mógłby nas po, nawet chyba. Na, yy, na pewno no? ktoś to, kto ogląda, ma dobry kontakt z Wolterem, więc możecie pozdrowić Woltera od chłopaków. Bardzo lubię jego podejście i te filozoficzne aspekty. To, jeśli chodzi o Akademię Ostopatii, był mój ulubiony wykład. Bo ja, znaczy wiecie, ja nie miałem specjalnie dużo wykładów na Akademii Ostopatii. <laughs> <stwierdzam. śmiech> Ale na tym byłeś? Skliwam tylko rok. Na nim byłem, studiowałem rok i nie byłem na wszystkich, byłem chyba na dziesięciu albo dziewięciu, dziewięciu chyba, nie byłem na jednym, z terapii drzewnej. No, ale e, Waltera wykład mi się bardzo podobał i tam był taki tekst egzystencjonalny, bo Walter zastanawiał się, jak mieć więcej pacjentów, bo powiedzmy, że było stopatą i na początku wiadomość, nikomu się nie przelewa tych pacjentów, no, skąd masz pozyskać ich, no nie? No muszą inni polecać ciebie, to jest jedyna opcja, szczególnie jak Zaczynasz partygować tak jak on. Mm -hmm. Pewnie to było dobry kilka lat temu. I jego nauczyciel mówi: pozwólcie się wszystkich pacjentów swoich. Po prostu musisz ich wyleczyć. Ale, ale i jak, się. To? A jak to? Ja na pewno nie rozumiem. Jak to, Jak to się ich pozbędzie? To dzięki nim się utrzymuje na no nie. No a chodziło o to, żeby po prostu ich nie zaleczać, tylko wyleczyć i puścić ich spo w spokoju. I oni wtedy będą nieść dobrą nowinę na lewo i prawo. I cały świat się to dowie. Myślisz, że to jest dobry pomysł? A tak robimy. Tak, tak. Bo, znaczy, że staramy się. No kurde, wiadomo. moi pacjenci ja nie tego nie rozumieją specjalnie. Pytałeś się, ile to potrę, ja mówię, Mam nadzieję, że jak najszybciej. Oni, ale jak to nie lubię pani? Tak nie nie no, lubię panią, tak? Ale no, nie chcę bardzo. E, ja tutaj mówię, to nie jest może specjalnie dobre. Jakoś że się tak mi się utarło, że zazwyczaj mówię, że to nie jest nic osobistego, ale no nie chciałbym, żebyśmy się specjalnie tak, dowidywali. Tak tak, 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 tak. To są t... inne w życiu przyjemniejsze rzeczy niż chodzenie do fizjoterapii. O, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Już lepiej wyciągnąć sobie matę i poćwiczyć. Ja bym wolał na no nią. Jedziesz w Warszawa, jedziesz przez miasto. Mhm. Moi pacjenci, kurde, oni na przykład jadą z Gdańska. Ale, ale frajda. jedziesz wow. z Gdańska do Kolesia, do Warszawy, mhm. po tych korkach się tutaj tuła. W Gdańsku, w Gdańsku jest bardzo fajnie miasto, wolę tam zostać. Tułasz się po tych korkach w Warszawie. Najczęściej dużo osób nie lubi z Warszawy, szczególnie dojezdnych, bo jak ktoś lubi Warszawy, to raczej z osobą z Warszawy, no nie? Na przykład widzisz, że te, ona zmienia te, sobie perspektywy, jest takie duże, jest dużo parków, jakiś las dookoła i tak dalej tego miasta, więc e, myślę, że mało osób spoza Warszawy lubi Warszawy. I oni tu przyjeżdżają do mnie do gabinetu, żebym jakiś mądrości mądrościami popowiadał i jeszcze, wiesz, tam potrepozować ich i później muszą wracać do Gdańska. Super dzień, że <grym> mi <grym grym grym grym> jak zabawa. Więc wiadomo, że lepiej ich naprawić, i zostawić w spokoju. Na szczęście pacjenci, którzy dojeżdżają z daleko, oni to rozumieją bardzo dobrze i oni aż się nie mogą czekać, kiedy skończymy. Ale jest taka grupa pacjentów, którzy najchętniej by zostali z Tobą do końca życia. Bo tak jest fajnie, mogą pogadać i dzięki Tobie się czują lepiej. Ale to nie do końca wtedy e, dobra droga. To nie tak niektórzy pacjenci zarzucają, że ale Pani to, to w ogóle jest marketingowe. i mówię, ja, właśnie jest. Właśnie jest, bo pani o tym nie wie, ale ja pani pomogę, a pani będzie wszystkim mówił, jak to było świetnie, jak pani szybko pomogłem. wie mówią, to ma sens. Dobre. To ma sens. To musi Pan przykrazić szybko. Wszystko musi Pani mnie naprawić, ale też mam rodzinę jeszcze. No właśnie. Tak szybko pana nie opuszcza. <laughs> Ojej. Dobra, zabawnie było. Maciek, możesz to wszystko, a nie spuentować. Dobra. Nie no, ale chyba w sensie nie, że wszystkie te punkty to od nowa. Albo tak, tak, tak na tak szybko, 10 reguł bycia dobrym terapeutą. Uwaga, Maciek, 30 sekund, go! Otwarta głowa, odpowiedzialność za samego siebie i swoją edukację, szukanie inspiracji, nie patrzenie na innych, Zajmowanie się tutaj co zabrzmi egoistycznie, głównie sobą. Wiesz co, a tu jeszcze dorzucimy, bo a, szukanie inspirujących ludzi, dlatego że fajnie otaczać się ludźmi, którzy idą w twoim kierunku i rzeczywiście dzięki nim się rozwija szybciej. Jest. Myśl inaczej i nie szablonowo. Dawaj przykład swoją postawą i swoim zdrowiem. Nie bój się eksperymentować. Miej odwagę znaleźć swoją drogę. Myśl w dłuższej perspektywie czasu. Zacznij praktykować najszybciej, jak się da i nie hoduj pacjentów. Jak pieczarki. Jak pieczarki. <laughs> o, to było zabawne, bo wiąże to. Macie dzisiaj jeszcze inne porównanie z tymi pieczarkami, ale one nie były specjalnie trafne w nie, ludzi. Nie, nie, bo to już tak... Hodowanie no, ich w ciemności tam... i dorzucanie tego tam... Ale... A, no bo to mi się po prostu kojarzy z biedelkami. <laughs> tak, to ja zgadzam się, było pieczarki, ja się kiedyś dowiedziałem po prostu, gdzie rosną pieczarki i mają podział, że one rosną przede wszystkim na... No w gnoju, no, no tak. bo wiesz, na przykład ja widziałem pieczarki, mieliśmy taką niedaleką nas była taka łąka i tam mm -hmm. dużo pieczarek rosło. i ja się raczej te pieczarek tam już rosie, nie? tam krowy a, chodzą. No właśnie tam krowy i konie, no nie? No właśnie na końskim ma... łanie potem te pieczarki nie rosły, a ja no, wtedy no, bardzo lubię no, pieczarki i ja wtedy... Co? No ale taka prawda jest, to. No? W sumie najlepsze pomidorki to też raczej nie... nie no u nie nas, tak. słucha jest taka na podwórku zagajniczek, gdzie rosną, a wszystko rośnie po prostu jak na drożdżach, to bo szambo pod spodem, no nie? Tym wesołym akcentem. Będziemy, kończyć. Będziemy dzisiaj, kończyć. Słuchaj, dzisiaj chyba wydaje mi się, że nie dorzuciliśmy żadnej łopaty do naszego filtra grobu? Tak mi się wydaje. Było inspirująco. Mam nadzieję, że. Tak, że dla wszystkich to było spoko. Ten odcinek się raczej będzie podobał. Jak ja zobaczę jakąś łapkę w dół na YouTube pod tym odcinkiem, to po prostu, jakbym wiedział o tym, do tej osoby zadzwonił albo pojechał i powiedział: Słuchaj, co tam się nie podobało? Znajdęcie. Który punkt? Który punkt zamknięty, bo by się nie podobał? Ojej, słuchajcie, cieszymy się, że e, dotrwaliście z nami. E, przede wszystkim dziękujemy osobom, które obejrzały 10 filmów Neurofryki. Wiem, że tacy wariaci są. E, Szanujemy i pozdrawiamy. Tak, wszystkich, którzy oglądali, nie pozdrawiamy Was indywidualnie, bo zakładamy, że jest ich, a tych osób jest raczej 10 przynajmniej, jak nie set. No, a my kończymy pierwszy, mm, właśnie sezon, i już nie możemy się doczekać drugiego, bo będzie trochę inaczej. Mamy w głowie kilka pomysłów. Oczywiście zmieni się nie tylko wystrój za naszą ścianą, która jest. Będzie czadowo Niebieska, chociaż tu nie nagraliśmy wszystkich odcinków na tej ścianie niebieskiej. Ale jest to, jest tej śmieszne, ścianie. to jest śmieszne, jak mówimy ludziom, którzy słuchają podcastów: Nie będziecie, już mieli ściany za nami. Oni raczej nie interesują ich to za bardzo. No, ale będzie raz, że wystrój, a dwa, że będzie troszeczkę inne, no, inne tematy odcinków. Trochę porozmawiamy sobie na temat zdrowotności. Fajnie będzie. I dalej niepoważnie. Dalej niepoważnie, tak? Dalej będzie o pieczarkach, dalej będzie o gnoju, inspirowaniu się. Świetnie. Fajnie. Także tym optymistycznym. Kończymy dzisiejszy wywód. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych innych materiałach na kanale Projekt Masaż i w innych podcastach. A przypominamy, że jeszcze Maciek nagrywa podcast. Macie dużo odcinków medycyny integracyjnej, a ja na razie mam pauzę, ale nagram kilka odcinków kreatywnie w zdrapi. Pewnie do tego też będziemy... Wracać. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, hej, siamanko.